Matko. Uciekłem. Znowu. Znowu w szopie. Welcome to my spring, motherfucker. Rysiek. Witam. Co ty robisz? Jadłem sobie orzeszki, ale skończyłem. Ja uciekałem przed takimi typami. Ja pierdzielę. Chciałbym mi się kichnąć, ale coś nieudane. Coś nieudane. Ja pierdzielę. Zgubiliśmy operatora. Pamiętasz? Ciebie na samym początku szukałem cię. Gdzie ty byłeś przez ten cały czas? Szukałem orzeszków. I znalazłem. Nie uwierzysz gdzie. Gdzie? Normalnie ukryte kurde orzeszki Felix pod tym krzakiem były. Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest? O co tu chodzi w tej szopie? Kamerzysta sobie sprowadził z las. Mamy dzisiaj w ogóle 31. Halloween. A tak ogólnie to witam was w kolejnym filmie na kanale. Witam was po dłuższym czasie Noc w Szopie 5 chyba. Noc w Szopie 5 dokładnie, bo była 4. Chyba. Tak, 4, pamiętam. Witam was w kolejnym odcinku z Noc w Szopie. Rysiek, dam ci, przejmiesz kamerę. Czekaj, daj do kieszonki tutaj taka. Proszę bardzo. Czy coś? No to jestem cały powerbank? Tak. Wiesz jak trzymać kamery. Moi drodzy, dzisiaj sobie zróbmy sobie dzisiaj taki odcinek bardziej halloweenowy. Specjalny odcinek halloweenowy będziemy dzisiaj chodzić. A propos to, założę sobie maskę. Ale to dobra, to zaraz, bo żeby było lepiej mnie słychać. Ty, Rysiek, pamiętaj jak nagrywać najlepiej. No, przybliżenie, odbliżenie. Tym się zatrzymywało. Dobra, wszystko pamiętam. Kiedyś to było, kurde, zbierało się cukierki. Umiesz nagrywać? No umiem, trzymam, przybliżam na ciebie. Ocel, popatrz się. Dobrze nagrywał. No, jakby... Sorry, że na odcinku tak robimy, ale muszę... A w ogóle informacje, zrobili... Chyba, nie wiem, Bolet mi mówił, że będzie jakiś remont i rzeczywiście cegiełki nowe. No, tu mamy nowy kolor działeczki, ale działeczka jest oficjalnie... No jeszcze nie będziemy wam zdradzać, ale to na razie tak to wygląda, wszystko piachta, nie? Ale nieważne, bo tutaj patrzę, czy dzieje jakieś krzaki w ogóle. Nowe drzewka? Czy co? Jezu, ile tu jest drzew! Ty, tam można fajną kryjówkę zrobić, ale w ogóle nic nie widać, właśnie. Znaczy zależy w których miejscach. Tam ogólnie są... Nie, no trochę widać, tam są krzaczki. Poczekaj, zrobię... Poczekaj. Latarka? Bo nic nie widać. Bo nic nie widać to... Ale to... Będziesz świecił w tych miejscach. O, widać. I tu są takie fajne krzaczki. Weź tam, gdzie ja świetlę latarką. No. I coś takiego tu się dzieje, nie? No. Dobra, chodźmy dalej. Kurde, tu można się teraz w chowanego bawić, co nie? No między innymi. Dobrze, a więc tak, jedziemy sobie widać dalej. Mnie na kamerze? Tak, jest jasno, przyjemnie. Dobra, w ogóle najzabawniejsze jest to, że widziałem jakieś dzieciaki na boisku. Co o tym myślisz? Ja nic o tym nie myślę, ale powiem wam... Pogotowie elektryczne ma przyjechać? Pogotowie elektryczne, które... Ten? Pamiętacie jeszcze? Nie, wy nie pamiętacie, bo tego na YouTubie nie było. Puszczę wam fragment filmu. O, właśnie w tym momencie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. To już jest do ucięcia, już? Ogólnie, więc gadajmy sobie. Dobra, teraz koniec ucięcia. Dobra, więc moi drodzy, to był kawałek filmu, więc ja już nie paraliżuję. Hydrantem! Hydrantem! Jak to za czasów policjanta się mówiło, za kadencji się uczyło. Ej, tata zupy wie, że do niego mówią zupa? Tak. No dobra, to idziemy, żeby nam otworzył. Idziemy na Halloween. Dobrze. Jesteś gotowy? Ogólnie wytniemy wtedy, kiedy numerku nie pokażę pod którym, ale pokażę jak będziemy dzwonili. Tak? Ktoś... Okay, ja tu trochę ponagrywam, daj. Dobra. Masz powerbank. Powerbank. 4 minuty odcinka i 20 sekund. Okej, będzie teraz widocznie wszystko. Idź najpierw przed kamerą, żeby nie było. Jest okej? Jest okej chyba, masz tą maskę. Na raz idziemy. Bo nie wiem, czy do góry nogami założę. Ogólnie polecam sobie takie maski kupić. Bardzo fajne. A i w wydaniu będą, albo wiecie co, w opisie będziecie mieli o tym, co Ocel właśnie robi. No. Dobra, idziemy. Idziemy tutaj. Będzie widać blok, ale numerka nie pokażemy oczywiście. No ale pewnie i tak będą zgadywali, będą dzwonili. Nie wiedzą. Dobra. Dobra. Więc tutaj jest ten. W sumie pokażę, nawet będzie cenzura na filmie, więc wpisuj po prostu. Po prostu wpisuj. Tak, otwieraj. Dobra. Dobra, poczekamy aż nam... Rzeczywiście ich nie ma. A nie, o. Tutaj ktoś jest, bo się pali światło. Dzięki. Dobra, nieważne. Chodź. Myk, wchodzimy. Poczekaj, poczekamy, jeśli się pójdzie. Chodź, wejdziemy. Okej. Okay. Nie tak wygląda to wszystko, tak... Jesteśmy jaka... Widnie bym powiedział. Dobra, ja zakładam maskę. Trzymasz mi chwilę kamery. Czekaj, bo no... Ty będziesz prosił o cukierek albo psikus, dobra? Cukierek albo psikus, szmata. Ja założę maskę, żeby nie było. Ja też. Ja będę ogólnie nagrywał, jak Rysiek podchodzi. I ale nie, bez twarzy, bez twarzy. W sensie? Tak, tutaj jest ukrycie, ale chyba, że będę musiał zacenzurować. No to się zacenzuruje. Kurde, no nie mogę założyć. No co ty bierzesz, naciągasz i na drugie, tylko... Wiem, tylko rękę ten... Co ty robisz? Pa na mnie, ja to się ubrałem. Nie? No, dobra. Ja to się ubrałem, ja to się ubrałem. Drugą stronę. Ej, widać twój cień w oknie, pierwszy raz na kamerze tak zauważyłem. Masz? Ała! Co ty? I to są pierwsze drzwi, tak? Gdzie ty idziesz? No tu! Przecież tu masz pierwsze drzwi. No pukaj. No pierwszy... Ale nie są od zupy. No ale nie idziemy do zupy, idziemy ogólnie. Do ogólnie idziemy. No i zapukaj i cukierek albo psikus, no. Nie wiem, czy to się... Nikogo chyba nie ma. Nie ma nikogo? No. Nie wiem, wiesz w ogóle co robimy? No robimy to, że podchodzisz do randomów, tutaj. Pytasz się cukierka lub siku. Dobra, to dawaj do kolejnych drzwi. Ale cukierka. No pukaj. No pukaj. Głośniej. No co jest? Dobra, chodźmy wyżej po prostu. Chodźmy na... Dobra, dawaj, lecisz. Dawaj, no lecisz. No tu dawaj, pukaj. Zadzwoń, pukaj więcej razy. Dawaj tak. Ja chyba nie wiem. Brz, brz, brz. Ale no... Ty nie umiesz zbierać cukierka. No bo nigdy tego nie robiłem. Chodź tu. Może inny blok. Przejmijmy pałeczkę. Co ty robisz? Trzymaj kamerę. Projektuję cykrycia. Tylko wejść... A, dobra. Cukierek albo psikus. Co? Cukierek albo psikus. Ale nie... Chodź. XD to beka. Przerwa? No więc moi drodzy, ja już właśnie wracam sobie i idę, moi drodzy, a propos dalej, bo Rysiek ogólnie poszedł do domu już, więc ogólnie tak. Wcześniej widzieliście, jak Ryśka nie było, szukałem go, no sobie 4, to teraz, moi drodzy, znowu jestem sam jak zwykle. Ale moi drodzy, tak, idziemy w takim razie dalej w nieznane miejsca. Nowa działka kamerzysty. Mroczna. Chodźmy dalej w takim razie. Napierdziele. Masakra jakaś, powiem wam. Dobra, idę. Okej. Okej. Jestem na huśtawkach. Co? Ja się zaczynam bać trochę. Czyli położę sobie tu. Dobra. Huśtawki. Ja pierdziela. Rysiek wrócił do domu. Czyli noc w szopie zakończył jako jedyny. Ale moi drodzy, dzisiaj tak właśnie specjalny odcinek, bo dzisiaj noc w szopie w końcu. Więc moi drodzy, to jest jakaś masakra. Chcieliśmy zrobić fajne Halloween na samym początku. Na samym początku tam był ten typ. Więc wiesz. Dobra. Siedzę sobie, nudzę się i nie wiem co mam w ogóle robić. W niebo patrzmy. Coś ciekawego jest, nie ma w niebie nic ciekawego. Możemy jeszcze iść na plac. Na plac możemy iść. Dobra. Okej. Chodźmy w takim razie dalej. Ja wam to przytnę trochę. Coś skrzypi. Słyszycie? Tu jest jakiś placek. Pierdziele. To jest strasznie. O ja pierdziele. O co tu chodzi? Taki straszny odcinek powinien być, bo noc w szopie. I przepraszam was z całego serca, że nie ma odcinka pod tytułem jak obchodzimy Halloween. Prawdopodobnie będzie już niedługo, tylko z opóźnieniem po prostu. Patrzcie, patrzcie na. Czy tak. Dobra, jestem coraz bardziej zmęczony. Wracam tu znowu. Przepraszam was, że tak nagrywam gorzej, bo jakaś totalna masakra. Wiem, nudno nagrywać samemu, ale co ja zrobię? Deixa eu continuar.